ogóle oceniasz te zawody? Jak oceniasz swoje rywalki? Tak naprawdę one, tak myślę, że one się przygotowują do Igrzysk Olimpijskich. No i teraz to rywalki to zostały mi Azjatki tak naprawdę i nie będzie tak łatwo zdobyć medal na Igrzyskach w Londynie, tak jak każdy sobie myśli, że jak to można powiedzieć, że w Europie to jestem pierwsza, ale jeszcze Azja została i mam nadzieję, że wiem o tym, że muszę walczyć i muszę więcej zacząć niż tutaj, co teraz na tych zawodach. Jak szeroka jest ta światowa czołówka w tej kategorii? No jest Chinka, jest Tajlandka, Koreanka i tylko te trzy zawodniczki na pewno będą tak wysokiej rangi i będą walczyły o medale i mam nadzieję, że wśród nich ja się znajdę tam i wiem, że nie będzie łatwo i to, co zrobiłam teraz na zawodach, to minimum muszę od tego zacząć na Igrzyskach. Pani Marzena, jest Panią trzecią zawodniczką Polką, która zdobyła złoto w Mistrzostw Europy. To jest jakaś nobilitacja? Dopiero trzecia. No tak, cieszę się, że jestem trzecia i mam nadzieję, że nie ostatnia, że jeszcze są zawodniczki, które startują w Antalii. No i mam nadzieję, że tam jeszcze zawodniczki i zawodnicy oczywiście zdobędą medal. Czy był jakiś trudny moment w Antalii, bo wszystkie zaliczyła Pani podejścia, co jest rzadkością? Tak, i miałam zaczynać i podane miałam też i więcej, ale mam nadzieję, że... I tak myślałam właśnie, że nie ma potrzeby i tak z trenerem uzgodniłam, że nie ma potrzeby po prostu więcej zaczynać i zaczęłam po prostu mniej, i cieszę się, że taki wynik zrobiłam, bo to są rekordy i trzy rekordy polskie pobite.